Cześć wszystkim, Środa, no właśnie, 2 na 2 czyli jeden vlog mechaniczny i jeden serwis informacyjny, który bardzo dobrze Wam się przyjął. Kochani, nowy rok już się zaczął, jest styczeń, a zatem poprzednia jeszcze ekipa rządząca, chociaż ta może nie jest dużo lepsza pod pewnymi względami, uszykowała nam ciekawe rzeczy. A mianowicie, już od stycznia wchodzą Nowe stawki kar za nieposiadanie ubezpieczenia OC. Od 1 stycznia, za nieprzerejestrowanie pojazdu w ciągu 30 dni wchodzi obligatoryjnie kara. Już teraz nie ma obowiązku zbycia, jest obowiązek zarejestrowania, więc kiedy będziecie rejestrować i będzie data na umowie, no to będzie grubo, bo tam od 500 stówek do 2000 można zapłacić, nie? Ale to jeszcze nie jest takie grube, bo. Zacznijmy najpierw od kary za brak OC od 1 do 30 czerwca. Bo ten przepis obowiązuje tylko do 30 czerwca, bo już od 1 lipca będzie jeszcze wyższa kara za brak OC. Do trzech dni, jeżeli prześpisz ubezpieczenie swojego samochodu, dostajesz obligatoryjnie 1700 zł kary. Może to być jeden dzień, jedna godzina. Źle wypełniony kwit ubezpieczenia. I już fundusz do ciebie uderzy. A skąd to wiem? Zaraz wam powiem. Bo to jest bardzo straszna ta instytucja. Od 4 do 14 dni 4200 za samochód osobowy. Powyżej 14 dni 8500 z 6900. 8500 kary za dwa tygodnie. Brawo! Ale to jest nic. Bo już od lipca to wzrośnie do 8600, 4300 i 1720. No właśnie. Czy słusznie? To ja Wam powiem tak, Bo zaraz przeanalizujemy inne tematy. Uwielbiam tą instytucję, słuchajcie. Czekałem dnia, aby zrobić ten odcinek. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Instytucja, która od dwóch lat bezprawnie przetrzymuje... Kilka tysięcy moich złotych, z którą musiałem wejść na drogę sądową i przekazać do kancelarii prawnej. Wyobraźcie sobie, że bardzo dużo samochodów kupujemy i sprzedajemy. A nie, kupujemy i złomujemy. Jesteśmy pozytywnymi żuczkami utylizacji. Wszystkie auta do serii testów są kupowane, skatowane i jadą na złom. Kiedy kupujemy samochód, albo nawet dla widzów, to od razu w dniu, kiedy jest kupowany, nie czekamy ubezpieczamy go. Wyobraźcie sobie, że w przypadku BMW E36 ostatniego wygranego z automatu któregoś dnia wchodzę na konto i brakuje mi 4000. Mówię o co chodzi? Patrzę skarbówka, zrobiła zajęcie. Dzwonię do miłego pana z Urzędu Skarbowego i mówię, że chciałbym się dowiedzieć o co chodzi. Pan mi odpowiada, że UFG wydało nakaz i kazało zająć konto, ponieważ nie opłaciłem przez dwa tygodnie czy trzy. Składki ubezpieczenia OC. Okej, okay. otwieram segregator, taki wielki, ze wszystkimi samochodami. Dziwne. W dniu, kiedy auto zostało przez nas kupione, zostało zawarte ubezpieczenie w takiej takiej firmie na rok. A auta nie miałem rok, więc kiedy zostało przekazane zwycięzcy, to zwycięzca już sobie sam to ubezpieczenie wziął. jakby generalnie nie było żadnej, wiecie, winy. Napisałem maila. Wykonałem telefon, przez 8 miesięcy próbowałem się dodzwonić do tej instytucji, tam nikt nie odbiera telefonu, to już zapomnij, że ty się tam dodzwonisz, nie? Oczywiście, rzecznik prasowy, UFG, tu pięknie w telewizji, już trzeba płacić i w ogóle, ok. Przekazałem sprawę do kancelarii, kancelaria wysłała do nich zapytanie, na jakiej podstawie, skoro jest, była ważna polisa i wiecie co? Nie odesłali. Ja mówię, dobra, jeden przypadek, aż do grudnia. Wracam z wakacji grudniowych i otrzymuję, że do pojazdu Volkswagen on numerze taki i taki. Nie odnotowano ubezpieczenia za dzień 26 stycznia do dnia 26 stycznia. Myślę sobie, okej. Okay. I teraz co tam się działo? Znowu otwieram swój segregator. I wiecie kiedy zakupiliśmy auto? 26 stycznia. A wiecie kiedy zapłaciliśmy i stworzyliśmy polisę na to auto? 26 stycznia. Czy im obowiązkiem jeszcze przez te 30 dni po sprzedaży auta było mi zapewnienie polisy? Czy tam przez ileś dni? No ja nie mam obowiązku od razu. Jest taki okres ochronny kilkunastu dni i tak dalej. Spoczywał na sprzedającym. Ale UFG tym razem wysłało do mnie pismo i tym razem żąda Zapłaty. 3500 zł, bo oni też się w maju dopatrzyli, że nie mam ubezpieczenia przez dwa dni. A wiecie, jak skończył samochód? Na złomie, w lipcu. A wiecie to, kiedy miał ważne ubezpieczenie? Na raz wykupione? Już wiecie. Od stycznia do lipca. Wysłaliśmy dokumenty potwierdzające opłacanie POLIS. Myślicie, że dostaniemy odpowiedź? Nie. Zatem ta instytucja, jak i wiele innych instytucji, bardzo się rozszalały w Polsce. Za czasów poprzedniej władzy skarbówka dostała możliwość penetracji każdego konta. Penetracja to jest odpowiednie słowo. Byle niższy urzędnik ma wgląd na konto każdego przedsiębiorcy, a też tak naprawdę już powoli na wgląd każdego z nas, jeżeli są jakieś transakcje powyżej kilku tysięcy, nie kilkunastu, kilkuset, kilkudziesięciu, nie kilku tysięcy. I teraz osobiście, moralnie powiem Wam tak: ta instytucja się rozszalała. Coraz więcej osób dostaje pisma, coraz więcej osób nie może się odwołać, coraz więcej osób ma zajęcia komórnicze, musi chodzić do sądu. Jeżeli miałoby to tak działać, to współczuję nam wszystkim. Ale to już tak zaczyna działać. Dostali nowe priorytety, pewnie mają premię za ściąganie itd., itd. I teraz, czy moralnie zgadzam się za to, żeby karać nas? Bo kiedy powstanie szkoda, a my nie mamy OC, co następuje? Ja wam powiem. Żyjemy w państwie. Ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny. Karać cię będzie, ale gdy dojdzie do kolizji, w momencie, kiedy nie masz ważnego OC, to jakże dobroduszny, ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny wypłaci odszkodowanie osobie pokrzywdzonej. Tak. Dlatego trzeba płacić... Takie kary. A nie, czekaj. Druga część brzmi, a potem regresem ściągniesz ciebie to ubezpieczenie. Jak wy rozumiecie, ta instytucja jest tylko po to, żeby wypłacić, jeżeli nie mieliśmy Jeżeli mieliśmy wypadek, spowodowaliśmy wypadek i ktoś poniósł, nie wiem, parę tysięcy straty, to, to ten ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny wypłaca to zamiast naszej polisy, a potem ściąga to od nas. To jest takim chwilowym gwarantem. Zatem, czy podniesienie kary do 1700 zł za nawet jeden dzień przegapienia polisy bez możliwości odwołania się, bez możliwości dochodzenia swoich praw w tym instytucie jest zasadne? Ja wam powiem, do czego dążę. W tym pieprzonym państwie z kartonu, które mówię o prawie, od lat 60. są ustawy, z komuny, rozumiecie? Załóżmy, że oddałeś samochód. Oj, nie wiem, czy to jest zmywalny marker. Ten... Oj! Co? Zepsułem. Może ten będzie ale Nie, to ja wezmę jakiś inny. Jakiś grybu zrobił psikusa. Załóżmy, że kierowca oddaje na warsztat samochód, na remont silnika, do mnie, do firmy. Do jednego z kilkunastu warsztatów. I niech to będzie pierwszy, zero Nie ma silnika w okresie pierwszy, zero szósty. Przegapił w tym czasie ubezpieczenie. Nie daje mu się możliwości, ale zapłacił później. Nie daje mu się możliwości odwołania od tego. A dlaczego? Ja się pytam dlaczego. Przecież skoro pojazd nie mógł się poruszać, nie mógł. Nie miał silnika, po prostu nie mógł. Jesteśmy w stanie to udokumentować? To my, my musimy iść do sądu. Ale ja jeszcze nie wiem, czy sąd to klepnie, bo był taki obowiązek na nas spoczywał. Czy to nie jest takie ograniczanie swobód obywatela? Jak myślicie? No bo wykażcie mi logikę. Bardzo często jest tak, że zapominamy. O ubezpieczeniu, właśnie z powodu tego, że gdzieś wyjechaliśmy, auto stało, nie było używane, za granicę ktoś wyjeżdża, zapomniał, ale nie tym autem. Auto zostaje, ktoś pracuje za granicą. Bardzo wiele sytuacji jest takich, że na warsztatach, non-stop, tak się dzieje, że auto stoi 2-3 miesiące na remoncie, no bo jest generalka i auto nie może fizycznie jeździć. Dlaczego my, jako obywatele tego kraju, nie mamy prawa się odwołać do owej instytucji na tej zasadzie? Nie daje nam się takiej możliwości. Jedyne to co? To proszę przysłać potwierdzenie, jeżeli wyślemy panu takie pismo, to proszę przysłać potwierdzenie, że takie pismo, że takie ubezpieczenie panu płaci. Ale zanim do brzegu i zanim będę konkludował, to podsumowywał, bo to jeszcze jest kilka rzeczy, które weszły. Ten przykry obowiązek ubezpieczenia, spoczywający na każdym z nas, można zamienić na nawet zysk. Nawet zarobek, bo my też ubezpieczamy te auta w związku z tym, że to jest OC, więc firmę dowolna. Cena nas interesuje i to taka jest prawda, no bo cena tutaj przy OC tylko się liczy. Nasi agenci, nasi znajomi, którzy latami nas ubezpieczają też muszą mieć prowizję. Istnieją firmy, które nie mają takich agentów i są wirtualnymi firmami, porównywarkami ubezpieczeń, przez które można kupić też. I wystarczy, że wejdziesz w link w opisie tego filmu i wprowadzisz dane swoje swojego pojazdu Wtedy nie zapomnisz, że masz polisę OC, ale wyliczyć się składka od najtańszej do najdroższej. Jeżeli spojrzysz na swoją składkę i okaże się, że a faktycznie tutaj ta najtańsza jest tańsza niż ta, co płacę, to wyobraź sobie, że mubi zwrócić jeszcze 150 zł na twoje konto w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu dni od daty zawarcia umowy, ale dodatkowe zyski. Dostajesz taki mały kodzik tutaj, taki mały jeżeli ty z tym kodem polecisz zakup polisy i ktoś kupi z zmubi używając swojego kodu, to za każdą jedną osobę dostajesz 5 dych na konto. do 2000 zł. Czyli nie dość, że kupisz sobie Polisę za 600-700, a może miałeś za 1000, to jeszcze dwójkę możesz spokojnie dostukać, no bo słuchajcie, 10 osób to jest 500 zł. To przez rok czasu, jak masz paru znajomych i kupują, to tam 20 osób. Kafla uzbierasz, nie jest żaden problem. A one też mogą zaoszczędzić. Więc możecie to zrobić i nic was nie kosztuje. Ale jeżeli już będziecie mieli polisę przez MUBI, to MUBI ma też taki system, w którym kiedy polisa wam się będzie kończyć, to oni już będą wydzwaniać i wam o tym przypominać. Co pomoże wam w sytuacji kryzysowej z funduszem, ubezpieczeniowym funduszem gwarancyjnym. UFG. UFC. UFG. Straszna rzecz, co? Na tym, kochani, no nie dzieje się najlepiej. Ja wam kiedyś zrelacjonuję, jak się skończyła walka z tym funduszem, a może i nawet doprowadzę do sytuacji, w której wystosuje się zbiorowy pozew. Ale to jest Państwowa instytucja. To takby tak, przeciwko ZUS-owi wystosować pozew, to, to się nie da. Ale może coś jakąś walkę podejmę. Od 1 stycznia i w ogóle w tym roku. Zmienia się jeszcze dużo rzeczy. Przede wszystkim powiedziałem o rejestracji pojazdu. Kiedyś było tak, że sprzedawałeś, powinieneś zgłosić, ktoś inny powinien zarejestrować, ale każdy lał na to, a szczególnie handlarze. Przebąkiwało się, że już ma zaraz wejść kara 500 zł za nieprzerejestrowanie. No i to się stało. Początkiem tego roku, jeżeli w ciągu 30 dni nie przerejestrujesz pojazdu, a zrobisz to później, możesz dostać karę od 500 do 2000, w zależności od długości okresu. Tam jest do 144 dni, chyba 1000 zł, i potem 380 dni, do połowy roku 1000 zł, potem nawet dwa. Ale do czego dążę? Dążę do tego, że to dalej jest z dupy wzięte, bo jeżeli teraz nie musimy zgłaszać, że sprzedaliśmy, jak ktoś nie zgłasza w ogóle, to teraz, kiedy ten ktoś rejestruje i idzie z tą umową, to wystarczy, że tą datę przerobi. Jakkolwiek przerobi trójkę na ósemkę w miesiącu. Jakkolwiek kupił auto w lutym, dostawi jedynkę w dacie. Wiecie o co chodzi? Jeżeli jest taka możliwość. Albo kupił od wujka ciotki i zadzwoni, wiesz co, zapomniałem zarejestrować, zmieńmy to. I To samo będzie z handlarzami. Handlarz ma 90 dni na przerejestrowanie. I dalej będą stały te szroty z Niemiec pościągane w tych patologicznych niektórych autohandlach bez blach, z lewą umową na Niemca, wypełnioną in blanco, bez daty. Więc szczerze, z dupy jest to zrobione. Ta kara jest po prostu straszenie ludzi. Jeżeli naprawdę rząd by chciał uszczelnić i zmusić, a może ja nie będę podpowiadał. Nie, 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 nie mówmy, nie. Tam przecież mądrzejsi są, tyle pieniądzów biorą. Gwiazdy tvn teraz tam są i inne gwiazdy. A teraz tam ci się prawie stali, a ci nie. To jest po prostu mapę trzu. <laughs> Sameflix. bardzo mi się to podoba. Kochani, drodzy rządzący z tego miejsca, po raz kolejny mówię. Błagam, niech ktoś zrobi porządek z tą instytucją. Nie można nękać obywatela pismami, zabierać mu pieniędzy z konta i nie dać mu możliwości nawet wytłumaczenia się, że w tym przypadku, halo, ja mam ubezpieczenie. Halo, odbierze tam ktoś ode mnie? Moja asystentka pół roku wyzwania. Pół roku, dwa, trzy razy w tygodniu, pół roku głuchy telefon. A na maile, które wysłaliśmy, w życiu nie dostaliśmy odpowiedzi. Ale wiecie, napiszą ci po tym małym druczkiem. a słuchaj, no, nie ma na tym. Na poprzednim piśmie było, że można do nich maila wysłać, ale jest małpa UFG, małpa ufg.pl. UFG, UFG ale nie, tu nie ma. To jest upomnienie. W postępowaniu egzekucyjnym już wzywa się do uregulowania następującej na zależności. Opłata za niespełnienie to jest 3490. Koszty upomnienia 16 zł. W państwie kosztuje to dwie kartki. 16 zł. A razem tyle i tyle. Należność należy wpłacić w ciągu 7 dni od dnia doręczenia upomnienia za pośrednictwem Poczty Polskiej. To? Tak, pewnie. Lub na konto. W przypadku nieuregulowania należności w wskazanym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. W celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji. Kwota dochodzenia na dzień 18-12 wynosi. W powyżej znajduje się informacja o aktualności. Są do wypłaty: należy dokonać terminu, wskazane na piśmie. No ale jak się chciałbym odwołać, to gdzie? Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. Kierownik działu opłat 1, pani Anna, nie powiem jaka. Nie będę mówił jak. Z upoważnienia zarządu. Już się na nie podpisują, tylko sterują pod, ten, z uwzględnieniem obowiązków. Pełna treść klauzuli znajduje się. Wierzyciel podaje NIP jeśli jest mu znany. Kwota do której naliczy się odsetki? No nie. A gówno dostaniecie. Jeszcze w zębach mi przyniesiecie wszystko co mi zabraliście z odsetkami. O tak powiem. I każdemu komu będę mu tylko pomóc prawnie to pomogę, jeżeli ma problem z funduszem, bo opłacił w terminie, ale fundusz mu zajął. Zatem, kochani, niech ten materiał się lecie, nie się dalej, bo to jest ku Naprawdę pilnujmy tych ubezpieczeń, ale tych sytuacji z funduszem jest coraz więcej, gdzie omyłkowo, bo nie wiem, ktoś miał burdel albo w ubezpieczalni, albo w tym systemie, nam się nie daje możliwości odwołania. Wy nie możecie mailem nic wysłać, bo to idzie jak makiem jak grochem w ścianę. Nie ma. Nagle pismo przychodzi albo nie przychodzi tylko po prostu skarbówka ci zabiera bo poprzednich pism nie dostaliśmy. I to nie jest jedna sytuacja. Nie dajmy się. Nie dajmy się naprawdę nie dajmy. Mandaty w górę. Ubezpieczenia w górę. Paliwo w górę. Wszystko w górę. Kary w górę. Zajemne. Dobrze, że te wypłaty mamy takie na poziomie europejskim. Ach, jak ja się cieszę. Jak ja się cieszę, że naprawdę spokojnie obywatele Polski mogą żyć od pierwszego do pierwszego, nie martwiąc się o nic. A państwo jest naprawdę tak troskliwe o nich. Oczywiście, do 2000. Oczywiście. Państwo się troszczy. Państwo radzi. Państwo kurczę nigdy cię nie zdradzi. Dobrze. Trzymajcie się do zobaczenia w następnym środowym odcinku. Linki w opisie. Cześć. Wyjrzymy to testuje A jednak było w kieszeni no, ale takie było trzeba coś od po końcu. coś niech znowu się palec urwie No pożarów nie ma wybuchów